Dla wszystkich rozważających rozpoczęcie przygody z inwestowaniem XTB przygotowało wyjątkową promocję, darmową akcję na dobry początek. XTB przyznaje całkowicie bezpłatnie jedną akcję o wartości nie wyższej niż $30 każdemu nowemu klientowi, który otworzy darmowe konto i zdeponuje środki w dowolnej wysokości. Aby wziąć udział w promocji wystarczą 3 kroki. Załóż konto w XTB, wpłać depozyt w dowolnej wysokości, ciesz się z darmowej akcji na dobry początek. Zachęcam do otwarcia konta w XTB. Otwierając konto w XTB wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie. Dzisiaj po południu Blue Monday i inflacja w Polsce. Czy jest już w cenach? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i oczywiście informuję, że wszystkie wykresy pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, XStation 5 i z Bloomberga. Zaczynamy. Blue Monday i inflacja w Polsce. Czy jest już w cenach? Dzisiejszy dzień jest specyficzny, ponieważ nie mamy sesji w Stanach Zjednoczonych, mamy długi weekend. Tutaj dzisiaj niewiele się dzieje na sesji europejskiej z powodu tego, że rynki czekają na Amerykanów, nie chcą się wychylić przed szereg i z technicznego punktu widzenia chłodzimy wskaźniki. I to jest dość dobre zjawisko, ponieważ no, rynek będzie się zastanawiał i będzie musiał już się przygotowywać pod to, jaka będzie druga połowa stycznia. A wygląda na to i nawet statystyki sygnalizują, że jeżeli pierwsza połowa stycznia jest dobra, optymistyczna, to druga połowa ma szansę dać nawet dwukrotnie tyle, co w pierwszej połowie obserwowaliśmy stopy zwrotu, więc jeżeli początek roku był bardzo dobry na rynkach finansowych, więc jest duża szansa na to, że ten bardzo optymistyczny nastrój przeciągnie się także do końca stycznia i że cały styczeń będzie nie tylko zakończony na obecnych poziomach, na których teraz obserwujemy różne instrumenty finansowe, aktywa, ale nawet będą te poziomy zdecydowanie poprawione. Dzisiaj z ciekawostek najważniejsze dla polskich aktywów były dane o core inflacji w grudniu. Okazała się być ona dokładnie taka, jak zakładały prognozy, czyli nic tutaj się nie zmienia. Inflacja już nie zaskakuje, chociaż względem listopada core inflacja wzrosła. Jak widzimy tutaj na wykresie, ta miara inflacyjna pokazuje najwyższy poziom tej inflacji od początków XXI wieku. No i oczywiście rynek się zastanawia, czy to jest już w cenach i czy inflacja powinna być już uwzględniona. Jeszcze raz przypominam, moim zdaniem najważniejszym dla nas narzędziem, dla laików, jest obserwacja zachowania polskich obligacji, ponieważ one w bardzo dobry sposób pozwalają nam ocenić, czy rzeczywiście inwestorzy, którzy mają bardzo duży kapitał, mają bardzo dużą profesjonalną wiedzę, czy oni faktycznie obstawiają, że inflacja w Polsce stanie się już faktem, że ten pik stał się już historią i że teraz na fali dezinflacji warto spróbować zagrać na wzrost cen polskich obligacji, bądź też nawet na obniżki stóp procentowych, co niektórzy także widzą pod koniec 2023 roku w naszym kraju. Na tym następnym wykresie, kiedy widzimy zaznaczone inflację core, mamy zwykłą inflację CPI i mamy zachowanie polskich obligacji, bardzo wyraźnie widać, że szczyt inflacji został bardzo wyraźnie zdyskontowany i wyznaczony także przez zachowanie polskich obligacji. Wniosek jest taki, że jeżeli rentowności polskich obligacji będą cały czas spadały, to w takiej sytuacji inwestorzy, którzy własnym kapitałem obstawiają to, co ma się wydarzyć na rynkach, co ma się wydarzyć w sferze realnej, czyli w tym wypadku na inflacji, obstawiają, że ta inflacja będzie cały czas spadała, mechanizmy dezinflacyjne będą występowały i że należy oczekiwać z każdym kolejnym miesiącem i kwartałem zdecydowanego polepszenia dynamiki, przyspieszenia nawet dynamiki spadkowej inflacji w każdej jej miarze, czy też w inflacji core, czy też w inflacji zwykłej, konsumenckiej i oczywiście także w inflacji producenckiej, która jest moim zdaniem najbardziej nastawiona na to, żeby dynamika tendencji dezinflacyjnej właśnie na inflacji producenckiej była obserwowana, a jest to związane oczywiście z bardzo dynamicznym spadkiem cen gazu w Europie. No i jak zobaczymy inne ciekawe instrumenty na polskim rynku, na różne inne aktywa, w tym wypadku rynek walutowy pokazuje, że na razie niewiele się dzieje. Tutaj opory w okolicach 4,70 są dobrze zarysowane i wsparcie 4,65.
No i bez wyznaczenia wybicia poza zakres, który został teraz pokazany, no trudno mówić o jakimś nowym impulsie. Natomiast moim zdaniem to, że zmienność teraz zanika, jest bardzo niska. Zjawisko jest podobne do tego, które obserwowaliśmy na Bitcoinie, gdzie też w ostatnich dniach zmienność była absolutnie niezwykle niska i teraz widzimy, jaki jest wybicie, jaki jest bardzo dynamiczny impuls na tej kryptowalucie. To myślę, że podobne zjawisko wkrótce pojawi się na rynku krajowej waluty, jako że rynek złotego jest bramą wejściową do inwestycji na rynku, na wszystkich innych polach tutaj w naszym kraju, więc jeżeli złoty zacznie się umacniać i euro złoty zacznie pokazywać wybijania się dołem z tej konsolidacji, którą teraz obserwujemy, no to oczywiście będzie to do zaproszenie do wielkiej fali zakupów wszystkiego, co polskie. W pierwszej kolejności oczywiście polskich obligacji, a w drugiej kolejności akcji na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ no myślę, że tutaj także wielkim beneficjentem tego, co się dzieje na inflacji, będzie także warszawska giełda papierów wartościowych, która jest dzisiaj dość spokojna, także chłodzi swoje wskaźniki i moim zdaniem jest na bardzo dobrej drodze, żeby jeszcze w tym tygodniu przetestować potężne opory w rejonie 1985-2000 punktów, gdzie mamy średnią 200 sesyjną na wykresie tygodniowym oraz także mamy psychologiczne znaczenie poziomu 2000 punktów. Na wielki optymizm dla polskich aktywów skłania zachowanie giełdy w Chinach, jak widzimy. Tutaj mamy bardzo dynamiczne pokonanie średniej 200 sesyjnej na wykresie giełdy chińskiej i w tym wypadku moim zdaniem powielenie tego scenariusza przez warszawską giełdę papierów wartościowych jest także niezwykle prawdopodobne. Ja osobiście spodziewam się, że pokonany zostanie poziom 2000 punktów, a to dopiero pozwoli na zdecydowane zwiększenie optymizmu inwestorów, tak indywidualnych, jak i instytucjonalnych i oczywiście kolejny napływ inwestorów zagranicznych do naszego kraju, żeby tutaj szukać stopy zwrotu. Także zobaczymy, co się jutro wydarzy. Czekamy na to, co przyniesie dopiero jutrzejsza sesja. Polskie aktywa moim zdaniem są niezwykle interesujące i te rentowności obligacji są moim zdaniem kluczem do tego, żeby zrozumieć, czy faktycznie inwestorzy, profesjonalni uczestnicy rynku wierzą w to, że szczyt inflacji w Polsce stał się faktem i czy wzrost inflacji jest już w cenach i czy w cenach jest już szczyt inflacji oraz czy dyskontowane są zjawiska dezinflacyjne. No i teraz czas na zagraniczne aktywa. Chciałbym zacząć od wykresu pozycjonowania się dużych graczy w poprzednim tygodniu i widzimy, że netto były dostawiane, otwierane nowe pozycje na euro. Nowa Zelandia także była otwierana oraz były otwierane także pozycje w japońskim jenie. Natomiast krótkie pozycje były otwierane w kanadyjskiej walucie. Były otwierane także na ropie naftowej, były na amerykańskim dolarze, były na indeksie Standard & Poor i na Nasdaq, na złocie i, co jest bardzo ciekawe, także na miedzi, chociaż miedź w ostatnim czasie dynamicznie rośnie, to wygląda na to, że duzi gracze wykorzystują te wzrosty do otwierania netto krótkich pozycji. Natomiast na rynku walutowym w tym tygodniu szczególnie interesująco będzie w środę o poranku w Europie, kiedy poznamy decyzję Banku Japonii w sprawie polityki monetarnej, ale przede wszystkim tutaj inwestorzy na rynku obserwują zjawisko wyciskania japońskich obligacji, tak żeby Bank Japonii także pokonał tą swoją, tak żeby poddał się na tej swojej kolejnej bandzie szańcu obrony w okolicach 0,50% rentowności. Jeżeli te swapy bardzo dobrze będą pokazywały, w którą stronę rynek będzie się pozycjonował, to oczywiście będzie to zachętą do silnego umocnienia jena japońskiego. Jak widzimy tutaj na tym wykresie, który jest teraz w tle, dolar jen testuje dolne ograniczenie tego kilkutygodniowego kanału spadkowego. Presja na to, żeby ten opór na rentownościach japońskich obligacji był pokonany, ale co moim zdaniem jest najciekawsze, to rynek opcji pokazuje, że tygodniowa zmienność na dolar jenie jest najwyższa od marca 2020 roku, co oznacza, że należy oczekiwać w perspektywie tygodnia gigantycznej zmienności na wszystkich parach związanych z jenem. No i moim zdaniem to jest scenariusz bazowy i że jeny będą jednym z najciekawszych obiektów do spekulacji dla inwestorów tych krótkoterminowych w następnych godzinach. I warto być
tego świadomym, mieć to na uwadze, a na rynku walutowym, jak widzimy, niewiele się dzieje. Euro dolar broni wsparcia 1,08, dolar indeks cały czas jest także na niewielkiej zmienności. Czekamy na powrót Amerykanów na rynek walutowy. Europejskie spółki są na dobrej drodze, żeby przetestować i zaatakować maksima wszechczasów, wykres ten. No, bardzo ładnie to pokazuje, że są pokonywane kolejne opory. Mamy także presję cały czas na niemieckie spółki z indeksu DAX. W tym wypadku presja jest dość dobrze widoczna. Dzisiejsza sesja jest typową na przeczekanie. No i oczywiście ten Bitcoin, który także się dzisiaj zatrzymał. Widać, że aktywa na całym świecie czekają na Amerykanów i bez Amerykanów nie są w stanie wywołać następnej fali. Mamy lekką korektę, zatrzymanie na cenie złota, ale jak widać, następne rejony są wprost usiane oporami. No i jestem ciekawy, czy sobie rynek poradzi z tymi poziomami technicznymi o bardzo dużym znaczeniu. Jak wiemy, HOSTA to jest wspinaczka po ścianie strachu, a patrząc na tą serię oporów, łatwo sobie wyobrazić, że to tak właśnie wygląda tak zwana ściana płaczu, że inwestorzy aż wprost będą wyczekiwać, że z któregoś z tych poziomów wykona się jakaś korekta spadkowa. No i może być to pożywka ku temu, żeby jednak gładko pokonać te opory. Będziemy bardzo ściśle monitorować, ponieważ moim zdaniem cały czas korelacja osłabienia amerykańskiego dolara i spadków rentowności amerykańskich obligacji jest fundamentalnym paliwem ku temu, żeby obserwować wzrosty ceny złota. Jeżeli złoto będzie rosnąć, to prawdopodobnie srebro także pokona swoje opory, które teraz widać na wykresie. No i oczywiście miedź, która gdyby spoglądać pod kątem analizy technicznej, to ma swój opór w rejonie 9400 dolarów i moim zdaniem rynek jest na bardzo dobrej drodze, żeby wkrótce, jeszcze być może w tym tygodniu, zaatakować ten poziom i zobaczyć, czy podaż z tego poziomu spróbuje jakoś zaatakować. Także czekamy cierpliwie na powrót Amerykanów na rynek, na to, co się wydarzy w środę rano, czyli jaka będzie decyzja Bank of Japan. No i oczywiście, czy rynek zacznie się pozycjonować po to, żeby zakończyć cały styczeń jeszcze wyżej, na jeszcze lepszych poziomach niż jest teraz, ponieważ jest ku temu wyśmienita okazja. Procesy dezinflacyjne na całym świecie trwają i to jest ta pożywka, która pcha ryzyko do kupowania. No i styczeń na razie jest wyśmienity i ma szansę przekształcić się w ogóle jako cały miesiąc, jako jeden z najlepszych miesięcy w całym 2023 roku, ponieważ no, wygląda na to, że wszystkie aktywa związane z ryzykiem są kupowane, a ma to związek z tym, co się dzieje na amerykańskim dolarze, a sam amerykański dolar już zdyskontował swoje najważniejsze dane w tym miesiącu, czyli dane o inflacji i dane z rynku pracy, a dopiero za tydzień zaczniemy się pozycjonować pod lutową decyzję Fedu w sprawie stóp procentowych. I tak wygląda moim zdaniem sytuacja na rynkach finansowych na chwilę obecną, ale jeszcze raz przypominam, jesteśmy w okresie początku roku i warto sięgać po wszystkie materiały edukacyjne, jakie tylko jesteśmy w stanie zdobyć. Tam na dole jest adres, link i numer i odnośnik do materiału poświęconego temu, czy rynki grają teraz na miękkie lądowanie w światowej gospodarce. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z tym materiałem. Przypominam, link w komentarzu i link w opisie. To jest taki cotygodniowy przegląd tego, co się może wydarzyć i jakie są teraz perspektywy rynkowe. Warto siedzieć, zagłębiać, pogłębiać swoją wiedzę. Przypominam, na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i życzę stopy zwrotu.